Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani z wymiarze, w dzisiejszym odcinku ulepszymy sobie aż 5 postaci na maksymalny poziom, dzięki czemu odblokujemy nowe hyper doładowania. A przetestujemy takie postacie jak Rosa, Jessie, Macy, Lou oraz Colette. A nową pajęczą za wymiarę Charlie zostawimy sobie na jutro. Czas ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba zgarnia 100 zł PSC, gratuluję, odezwij się do mnie na e-mail. A te dwie osoby zgarniają nowy przedpremierowy skin do Bayrona. Przypominam, że jeszcze zostało mi aż 5 skinów do rozdania. Jeżeli chciałbyś zgarnąć takiego skinka przedpremierową, to zostaw łapeczkę w górę, w komentarzu napisz hashtag Ringmaster Bayron i kliknij pierwszy link w opisie, potwierdzając, że masz zainstalowane Brawl Stars. Jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i uwaga, zaczniemy sobie od testowania Rose'y. Rose'a na maksymalnym poziomie, ale trzeba oczywiście jej kupić nowe hyper doładowanie, które nazywa się Silne Korzenie. Super atak. Rose'a spowalnia wszystkich pobliskich wrogów, gdy jej super atak jest aktywny. Kupujemy za 5000. Let's go! Mega kozacko wyglądają te silne korzenie. Nie kupuję żadnych star powerów i gadżetów, żebyśmy mieli realny wgląd na to, czy faktycznie te hyper doładowanie jest mocne. Na początku przetestujmy sobie oczywiście Rose na arenie treningowej i zrozummy, na czym polega jej hyper doładowanie. Lecimy od razu na samą górę, uderzamy oponentów, pach, 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 mamy hyper doładowanie. No już prawie, dobra. I teraz niech te boty się wskrzeszą. Klikamy hyper doładowanie i dajemy ulta i uwaga, BOOM! Spójrzcie na to! Wszyscy zamarzają! Wow! Dobra, powiem wam, że wygląda to naprawdę mega fajnie. Nie spodziewałem się, że Rose'a kiedykolwiek będzie zamrażała. A teraz zagrajmy naszą hyper doładowaną Rose'ą meczyk. Okej, lecimy od razu w tego poko. Poko, loko, spoko. Chodź, 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 chodź. Spoko, pyk, pyk, pyk. Obity, porobiony. Oj, 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 ośmiobitowiec, on będzie mój! Patrz, oni się pozabijają! Halo! Dobra, może ten niedźwiedź mnie trochę pobija. Mi szybciej hyper doładowanie wskoczy, tak jest. Dawaj, dawaj jeszcze. Dwa uderzenia. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zawsze to coś. Ult przyładowany, więc odpalamy go. I wjeżdżamy w oponenta. Pyk, proszę bardzo. 1v1, ale niestety jeszcze nie jest naładowany cały hyper atak. Okej, okay, mamy Penny. Wow, 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 wow. Podpalę się troszeczkę, żeby naładować hyper atak. Dobra, dostała. Dostałem. Chowam się teraz. Mamy to. Uwaga, odpalamy. 3, 2, 1. Spowolniona. Zobaczcie, jak wolno chodzi. I ją... Aha, myślałem, że przez całą długość hyper ataku będę ją spowalniał. A tak naprawdę ją spowalniam dosłownie na sekundę, dwie. W skali od 1 do 10 daję mu mocne 5. Teraz sobie oczywiście przetestujemy Maisie, ponieważ to została hyper doładowanie i uwaga, jej hyper doładowanie nazywa się pokłosie. Super atak Maisie powoduje również wystrzelenie wszędzie dookoła pocisków podstawowego ataku. Bierzemy to. Prędkość 30, obrażenia 25, tarcza 15. Standardowo na początku arena treningowa, żeśmy zobaczyli, jak to wygląda. Okej, okay, nabijamy sobie szybciutko. Hyper doładowanie jest podobne jak atak EMS. Okej, okay, mamy to. I uwaga. Hyper doładowanie i ult! Boom! Wow! Czy wy to widzieliście jeszcze raz? 5, 6, 7. 7 hitów, żeby doładować hyper doładowanie na Maisie. Gdzie są boty? O! Są, dobra. Spójrzcie na to, bo to jest mocne. 3, 2, 1. Boom! 9 kul poleciało w koło? Coś takiego. Dobra, zagrajmy teraz meczek. Teraz zagramy sobie tryb duo, ponieważ jeżeli kogoś pokonamy, no to ma szansę się zrespić, a to działa na naszą korzyść, bo możemy sobie szybciej naładować hyper doładowanie. Od razu wlatuję w środek, szukam przeciwników, jest East U. Wow, jest Bull i Shelly w jednej drużynie. Mocna drużyna. Ła, 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 ła. Odejdź. Dobra, leżysz. Nie trafiłem jej, okej. Okay. Ale niech się uleczy, niech się uleczy. Nita, 6 power cubów. Shelly trójeczka, pyk, pyk, okej. Okay. Jeszcze z 2 strzały i będę miał hyper doładowanie. Ten Bo będzie bił mocno. Oj, będzie bił mocno. Dobra, mamy to. Uwaga, 3, 2, 1. Hyper doładowanie i ult! Dostał, dostał, dostał! Leży! Ult! Nie trafiłem drugi raz ultem! Ajajaj, a już miałem go nabitego. I hyper doładowanie trwało, ale lipa. Dobra, porobiona. Colt dostał. Nie no, mój Poko go pokona. Najgorzej! Poko! Dobrze. Poko zginął na szczęście. Poczekamy, aż się zrespią, bo ja muszę pokonać ostatnią osobę z hyper doładowania. Dostał. Okej, okay, on chyba zginie, czy Poko go pokona. Dobra, nie, jednak nie. Zbierzmy sobie tego cuba i poczekamy, aż się strefa zmniejszy. Hyper doładowanie i ult! Boom! O, i ult kolejny! Ciu! Nie trafiam! Najgorzej, no! Myślałem, że dwóch naraz ściągnę, ale okej, okay, kolcik padł. Myślałem, że ten ult będzie troszeczkę szybszy. Szybciej te kule dolecą do oponentów, ale widzimy, że Maisie jest mega potężna z tym hyper doładowaniem, więc te hyper doładowanie oceniam na 10 na 10.
przyszedł czas na luz. Sprawdźmy jego hyper doładowanie. Nazywa się Burza Slushy. Super atak Lu natychmiast zamraża wrogów na danym obszarze. Prędkość 30, obrażenia 25, tarcza 15. Standardowo. Kupujemy za 5000. Na początek arena treningowa i sprawdźmy, ile razy musimy zaatakować Lu, żeby nabić hyper doładowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy. Okej. Okay. I uwaga. Hyper doładowanie. I rzucamy ulta. Woo! Leci bałwanek i okej, od razu zamraża postacie. Robi też lodowisko. Postacie się ślizgają i cały czas zadają damage. Zobaczcie. I na końcu postać, aha, gdyby stała cały czas na lodzie, jeszcze raz zostanie zamrożona. Kozacko. Więc polećmy sobie szybciutkie duo. Jest Jackie, 5 power cube'ów, dużo. Raz, dwa. Wow. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Ulcik. Dobra. Leży. Porobiony. Moja Jessie. Jednak nie moja. Dobra, leży Byronik. Nie no, Colt ma 8, on przecież pokona tą Bibi. No to lecimy z tobą. I patrzcie, taka Bibi ucieka, hyper doładowujecie, rzucacie ulta! I nie trafiacie ją! Jest, jednak trafiłem, dobra. Ale patrzcie, zamroziła się, ja ją uderzyłem, od razu ją odmroziło. Ciekawostka. Dynamite się ślizga cały czas. Na lodzie. Chodź, chodź, chodź Bibi, jeszcze raz was porobię. Mam za dużo power cubesów, nie chcę ich pokonać za szybko. Okej. Okay. 5700, mocno uderzył. Nie ma co gadać. Kurczę, Colt ma 4. Może być problem, może ich pozabijać. Nie! Zostaw mi! Bibi, dobrze, dobrze, dobrze! Figo! Ult! I zamrażamy! Boom! Ledwo się udało. Hyper doładowanie Lu na pewno będzie mega OP, jeżeli chodzi o trójki, więc oceniam w skali od 1 do 10 na 8. Moja ulubienica Jessie też została hyper doładowana, więc sprawdźmy. Złomek 2.0, tak się nazywa hyper doładowanie. Wieżyczka Jessie ma 50% więcej punktów życia i zadaje 20% obrażeń więcej? Ej, słabo. Na początku arena treningowa, sprawdźmy, ile uderzeń potrzeba, aby załadować hyper atak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 9, 10. Zaatakowaliśmy 10 razy i jeszcze nawet nie ma hyper ataku. Niesamowite. 11, 12, 13, 14, 15. I taka zostaje malutka kreseczka. Ja dziękuję. 16 razy trzeba uderzyć bez złomka, żeby mieć hyper atak. Dobra, klikamy. Hyper atak i stawiamy złomka. Let's go! I po ile bije taki złomek? 624. To jest te 25% więcej. Dobra, teraz rzućmy sobie tutaj złomka. 520. Okej. Okay. Czyli tamta wieżyczka była zdecydowanie większa. Spójrzcie na to. Ona jest większa od złomka normalnego. I strzela fioletowymi pociskami. Tak długo, dopóki dopóty nie zostanie zniszczona. Fajne. Jeszcze raz sobie porównajmy. Złomek mocny, złomek słaby. I to chyba na tyle. Tutaj nie trzeba grać żadnego więcej meczu. I ciężko mi jest troszeczkę ocenić te hyper doładowanie w skali od 1 do 10, ponieważ bardzo dużo potrzebujemy razy uderzyć, żeby ono było aktywne. Zwiększa HP i moc naszego złomka, a szkoda, że nie zwiększa jeszcze jego zasięgu. To było wtedy mocne, ale dam chyba tutaj 7 na 10. Czas teraz na Colette. Sprawdźmy. Nastoletni duch. Duch Colette podąża za nią podczas zrywu, rażąc napotkanych po drodze wrogów. Okej. Okay. Kupujemy. Na początek ilość hitów. Raz, dwa, 3, 9, czy będzie dycha? 10, tak jest, 10 razy trzeba koletką uderzyć, dobra, warto wiedzieć. I uwaga, hyper doładowanie i ult, woohoo! Okej, okay! I ult, woohoo! Ult, woohoo! Woohoo! Tak można w nieskończoność! Co jest? Dobra, mega mocne, zobaczcie. Za mną podąża kolejny duch, coś pięknego, dobra, zagrajmy ją meczek. Zagrajmy sobie tutaj tryb solo. Naszą koletką. Będziemy potrzebowali troszeczkę więcej power cubesów. Okej. Okay. Pierwszy. Trzeci. Na razie tyle starczy. Belka. Wow. Raz. Dwa. Okej. Okay. Nie będę jej dobijał. Frank. Na Franku można szybciutko sobie dobić. 6000 dostał. Co jest? Tam była mocna petarda. Wezmę te cuby. Kroimy. Ej! Na powrocie ich nie zebrałem. Jaka szkoda. Hop, hop. Dobra, Frank dostał. Raz, dwa. Kozak. A, już prawie mamy hyper atak gotowy. Bibi. Raz, dwa, trzy. Dobra, tylko żeby teraz trafić. Ult, bum! I mój duch nie dobił, najgorzej! Jeszcze raz! Woohoo! Teraz to było combo!
coś pięknego. Jest szansa dwa razy użyć hyper ataku koletką, bo ultimate atak koletki szybko się ładuje. Siema, Bi. Chyba nie uda mi się na nim nabić ulta, wiecie? Dobra, dojazd. Bum! Niestety. W skali od 1 do 10 oceniam te hyper doładowanie na 9. Mega przydatne. Na sam koniec chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda event z wielką świnią. Tak będzie wyglądała wielka świnka. To jest nasz przykładowy klub. Mamy bilety, za które możemy sobie na przykład zagrać. Tak będzie wyglądało też lobby mega świni. Tylko niestety nie mam aktywnych graczy, żeby zagrać ten tryb. Tutaj macie więcej dodatkowych informacji. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie, że brać udział w konkursie wystarczy, że klikniecie pierwszy link w opisie, potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars, a w komentarzu napiszecie komentarz. No dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Hey!